jedno z bardziej charakterystycznych miejsc w Zabrzu, a wszystko za sprawą tego pomnika. Wincenty Pstrowski, znany przodownik pracy, ma z krajobrazu miasta jednak zniknąć, stając się ofiarą własnego sukcesu, a dokładniej dekomunizacji. Usunięcie go, nazywając to dekomunizacją, to jest przesada, bo on, ja tak szczerze mówiąc, był stachanowcem i robił te normy ponad normy, ale czy on na pewno wiedział, że jest komunistą? Pracował dla kraju, tak mi się wydaje. Czyli Pstrowski powinien być? Oczywiście, zasłużony człowiek dla kopalni węglowej. Dla jednych zasłużony, dla innych po prostu symbol komunizmu. Wojewoda śląski już wcześniej zdekomunizował ulicę Pstrowskiego w Kaletach. Teraz nakazał usunięcie pomnika. Zgodnie z nowelą ustawy dekomunizacyjnej do 31 marca bieżącego roku samorządy mają obowiązek usunięcia obiektów, które są symbolem komunizmu lub innego ustroju totalitarnego. Jeśli nie usuną do końca marca, wówczas wojewoda sam to zrobi, a rachunek wyśle samorządowi. W Zabrzu rachunku płacić nikt nie chce, ale o usunięciu pomnika także mowy nie ma. Pojawił się pomysł, który Pstrowskiego ma uratować. Nad zapisami ustawy dekomunizacyjnej pracuje m.in. Rada Miasta Zabrze, Komisja Kultury i Dziedzictwa. W tej komisji pojawił się pomysł, aby ten pomnik wpisać do rejestru Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu i objąć go de facto rejestrem zabytków. Czy ogłoszenie pomnika zabytkiem pomoże uratować Pstrowskiego? Jeśli tak by się stało, pewnie zabrzański pomysł byłby często stosowanym lekarstwem na kontrowersyjną dekomunizację.